Tak. Ach, dobrze. Czyli mamy 18 grudnia. Dzisiaj przewodni werset manny to list do Hebrajczyków, 13 rozdział, 6 werset. Pan mi jest pomocnikiem. Nie będę się bał tego, co może mi uczynić człowiek. Posłuchajmy pierwszego komentarza. Aby właściwie postępować w życiu, przyjmować spotykające nas życiowe próby i trudności, i to we właściwym duchu zalecanym przez Pana, w duchu radującym się w utrapieniach i uznającym takie doświadczenia za radosne, należy pozbyć się wszelkiego strachu przed człowiekiem. Strachu, który staje się sidłem. Nasz Pan zaleca nam, byśmy bali się Jehowy, nie śmiertelnych ludzi. Sprawiedliwi są śmiali jak lwy, łagodni jak gołębice i cisi jak jagnięta. To szczególne połączenie powinno cechować każdego chrześcijanina i wątpimy, czy można je znaleźć gdziekolwiek indziej. Jak zauważamy w tych komentarzach manny, wersetach, jak ta manna przez dziesiątki już lat motywuje, mobilizuje lud Boży i zawsze w każdym czasie można znaleźć coś dla siebie i jakże dzisiaj ten komentarz jest aktualny. List przewodni Hebrajczyków, ja także zacytuję 5 werset i 6. Paweł pisze, niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim. Nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Niby takie oczywiste stwierdzenie, ale wielokrotnie pewne sytuacje, które wydają nam się, że nas przerastają, czasami ciało bierze górę nad rozsądkiem. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdziale, wierszu 28, podobne myśli znajdujemy. Nasz Pan mówi, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Oczywiście rozumiemy, wierzymy, że nie chodzi o to, o ten, że nauczany przez wieki ogień piekielny, ale zupełne zatracenie człowieka we wtórej śmierci. Posłuchajmy innego komentarza ze strażnicy. Głównym powodem rozstrojów nerwowych i wielu nieszczęść na świecie jest bojaźń, która jest wynikiem dysharmonii człowieka ze swoim Stwórcą. Musimy być pewni, że święci aniołowie nie znają bojaźni. Bóg zachowuje ich w spokojnym stanie, ponieważ są w harmonii z Nim. Możemy być także pewni, że podobny był stan pierwszych naszych rodziców przed ich zgrzeszeniem. Nie mieli bojaźni, bo boska opieka była nad nimi. Lecz gdy grzech wszedł, nastąpiło przekleństwo. 6000 lat panowania grzechu i śmierci uczyniło człowieka bardzo bojaźliwym. On zdaje sobie sprawę z tego, że wokoło niego znajdują się siły, którym sprostać nie może. A świadomość tego ograbia go z wielu przyjemności życiowych. No i w tym celu jest sens tej modlitwy przyjdź, królestwo Twoje. Śledząc rozwój planu Bożego, dostrzegamy wypełniające się proroctwa i sposób postępowania naszego Pana z Jego ludem. Doświadczenia także zmieniały się przez wieki. Od 2 lat żyjemy w nowej, niecodziennej rzeczywistości. Przyszedł czas z dawna wyglądany, aczkolwiek jego sposób nas zaskoczył. Dlaczego tak się stało? Prorok Zachariasz daje nam pewną sugestię, 4 rozdział, wiersz 6 jego proroctwa. Nie siłą, nie mocą ludzką, ale przez mojego ducha stanie się to wszystko, mówi Pan zastępów. To jest Boży plan i Boża, nie ludzka realizacja. Dlatego może wielokrotnie gubimy się w tym, próbując na swój ludzki sposób poukładać sobie to wszystko. To nie zawsze jest tożsame
z Bożym planem działania. Dla ludu poświęconego w czasie ucisku nadszedł czas próby wiary i cierpliwego oczekiwania kolejnych wydarzeń. Przyszedł także czas pewnych tarć poglądów i różnego, odmiennego postrzegania obecnych wydarzeń. Ten czas nie jest także łaskawy dla spokojnego życia i dożywania swoich dni bezstresowo. Wszechobecne media bombardują nas różnymi strachami. Czytając Pismo Święte, jesteśmy przyzwyczajeni do apokaliptycznych wizji i określeń. Założeniem globalistów jest, aby ten obecny wirus i niby pandemia jako główne wieści wszystkich mediów przedostały się do ludzkiego umysłu, zainfekowały go, zasiały strach. I przykładowe tylko takie dane. W dniu dzisiejszym zostało zakażonych 15 tysięcy, a zmarło 3 tysiące. Wszystko przez brak szczepień. Tego typu informacjami jest faszerowany nasz umysł. Kłamstwo ma przemożną siłę. I tu wypowiedź jednej kobiety z Izraela, niedawno usłyszanej, myśląc o telewizyjnych, medialnych przekazach: my tej śmierci nie widzimy, ale ciągle mamy się jej bać. I to jest właśnie, to są właśnie czasy, w których żyjemy. Mark Twain, amerykański pisarz, no dla większości może najbardziej znany przygód Tomka Sawyera, powiedział kiedyś taką sentencję: zanim prawda włoży buty, kłamstwo obiegnie ziemię. I to jest święta prawda. Tak właśnie jest. I teraz z pokłosia żniwa kilka takich myśli stosownych. U podstaw strachu leży grzech. Możemy być pewni, że aniołowie w niebie nie znają strachu. Po tym, jak Adam okazał nieposłuszeństwo wobec boskiego nakazu, bał się Stwórcy i schował się przed nim. Podobnie też strach dotyka wszystkich potomków Adama z powodu ogólnej prawidłowości, że wszyscy są grzesznikami. Bóg i jego sprawiedliwość są obrazowo światłem, zaś grzesznik i jego grzechy są również obrazowo ciemnością. Nie istnieje kompromis. Ciemność nienawidzi światła, sprzeciwia się mu. Światło rozprasza ciemność. Miłość i poważanie współdziałają ze sobą, ale miłość i strach są sobie przeciwne. Nie możemy kochać tego, czego się boimy. Nie możemy się bać tego, co kochamy. Wielki nauczyciel dał nam klucz do tego uwolnienia się od strachu, mówiąc: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ewangelia Jana, 8 rozdział. Wiersz 32, 36, to jest rozmowy naszego Pana z Żydami. Różne tematy tam są poruszane i być może można by to spojrzeć w ten sposób: jeżeli jest jeszcze strach nawet wśród ludzi wiary, to być może ich poznanie prawdy nie jest do końca dogłębne, ich umysł jeszcze nie jest wolny, prawdziwie wolny od strachu. W obecnym czasie, czytam jeszcze dalej w pokłosie żniwa, w obecnym czasie wszyscy ludzie mogą otrzymać błogosławieństwo pociechy serca w takim stopniu, w jakim potrafią przyjść do znajomości boskiej prawdy. A każdy uzyska pomoc w poznawaniu prawdy w zależności od swego łaknienia i pragnienia, sprawiedliwości i uczciwości duszy. Ci, co mają nieuczciwe serca, nie są godni uwolnienia od strachu. Nie skorzystają oni z wolności i wyswobodzenia od strachu, podobnie jak i inni w obecnych warunkach. A takich jest, wiemy, zdecydowana większość. Ten strach zniknie wówczas, gdy cały świat rozbłyśnie, rozjaśni się światłem Chrystusowej sprawiedliwości. Pamiętajmy, że pomimo, iż żyjemy w poranku tysiąclecia, w dalszym ciągu zło ma przewagę. Demoni szaleją, pragnąc zrealizować swój plan. Wykorzystują do tego wpływowych liderów tego ziemskiego świata. Zatruwają ludzkie umysły fałszywymi informacjami. Czy powinniśmy się temu dziwić? Absolutnie. Nasz Pan w przedludzkim stanie jako Logos doskonale znał jutrzenkę, a później szatana, diabła, odstępcę. Dlatego w Ewangelii Jana, 8 rozdziale, wierszu 44 napisał, ojciec powiedział: ojcem waszym jest diabeł. I chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. Nasz Pan do nich to powiedział, bo oni nie przyjmowali jego słowa, chociaż przyznawali się do wiary Abrahamowej, znając go za swojego ojca.
Mówi nasz Pan o szatanie. On był mężobójcą od początku, od Edenu. I w prawdzie nie wytrwa, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Niczego innego nie możemy się spodziewać od tych, którzy wykonują jego wolę. Demonów próbują na swój sposób, bez Boga, bez oczekiwania na Chrystusa założyć swoje królestwo. Po drugiej stronie działa nasz Pan z oblubienicą. Kto dysponuje większą siłą? Możemy się jedynie dziwić, że upadli aniołowie, którzy poznali pańską moc w czasie jego pierwszego adwentu, a mimo to butnie wierzą w swoje zwycięstwo. Zaślepienie. Skoro szatan przez tyle tysiącleci, widząc Boże działanie w niebie i na ziemi, nawet po swoim rozwiązaniu w małym okresie, nadal będzie realizował swój zamysł zwiedzenia ludzi, świadczy, że zaślepienie i zadufanie w sobie odebrały jemu i jego aniołom zdrowy rozsądek i logiczną ocenę sytuacji. Posłuchajmy drugiego komentarza. Ten werset, czyli Pan jest mi pomocnikiem, nie będę się bał tego, co mi może uczynić człowiek, zawiera jedno z cennych zapewnień Pana dla nas w warunkach opozycji ludzi wobec postępowania wiernych. Ludzie mogą najwyżej zabić ciało, ale nie mogą zniszczyć nowego serca, umysłu i woli, które powstaną w przebudzeniu zmartwychwstania. Ponadto Pan ustalił granice ich opozycji wobec nas, ponieważ do nich odnoszą się słowa: dalej nie postąpisz. To jest cytat z Księgi Hioba. Pan nie pozwoli im na uczynienie nam czegokolwiek ponad to, co jeśli zajmiemy właściwą postawę, wyjdzie na dobro naszemu nowemu sercu, umysłowi i woli. Ojciec wielokrotnie udowadnia to, udzielając nam pomocy, gdy spotykamy się z opozycją. Niezależnie od tego, czy pochodzi ona ze strony Kościoła, państwa, kapitału, świata pracy, rodziny czy społeczeństwa. Jego pomoc zdaje się być czasem długo odwlekana, ale zawsze nadchodzi we właściwym momencie, zgodnie z zapewnieniem tego tekstu. Zapewnienie to poparte boską opatrznością w naszym życiu daje nam odwagę w czasie opozycji grzeszników wobec nas. W dalszym ciągu te słowa są aktualne i niezwykle pomocne. Jak myślę, będą pomocne i te myśli z 1914 roku, 107 lat temu zapisane. Chyba to jest, tak, to jest ten artykuł, który brat Henryk nie tak dawno na czacie wrzucił. Bardzo długi artykuł. Przygotowanie do panowania sprawiedliwości. I wyjątek. Chyba jeszcze dzisiaj też będę gdzieś indziej cytował. Kto się ostoi? Pamiętajmy, że znajdujemy się w okresie próby. Rok 1914. Apostołowie mieli podobną próbę w okresie między pańską śmiercią a pięćdziesiątnicą. Nasz Pan ukazał się swoim uczniom kilka razy po zmartwychwstaniu, a potem nie widzieli go przez wiele dni. Wówczas zniechęcili się i mówili: nie opłaci się czekać. Ja idę łowić ryby, mówił jeden. Dwaj inni odpowiedzieli mu: pójdziemy z tobą. Już mieli zabrać się do rybołówstwa i porzucić pracę łowienia ludzi. Był to czas próby dla uczniów i obecnie również jest taki czas. Obecnie w tamtym czasie i my wierzymy, że do czasu inauguracji Królestwa będzie to w dalszym ciągu czas próby. Jeśli jest jakaś przyczyna, która miałaby odciągnąć kogoś od Pana i Jego prawdy oraz spowodować, że położy on kres swemu ofiarowaniu dla sprawy Pańskiej, to znaczy, że w jego sercu nie tylko miłość dla Boga zrodziła zainteresowanie, ale coś jeszcze. Prawdopodobnie nadzieja, że czas będzie krótki i że poświęcenie było tylko na określony czas. Jeśli tak jest, to teraz jest dobry moment, aby to sprawdzić. Bardzo prawdopodobne, że jest tak, jak wtedy, gdy Jezus powiedział do swoich uczniów przy pewnej okazji: czy i wy, czy możecie, może i wy chcecie odejść? Oni odpowiedzieli: Panie, do kogoś pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Gdybyśmy udali się do innego stołu niż pański, głodowalibyśmy. Pozostańmy przy stole pańskim. Nie wiemy, dokąd mielibyśmy pójść. On karmił nas poselstwem prawdy i życia i wierzymy, że postawi na stole wszystko, co jest potrzebne dla tych, którzy łakną i pragną prawdy.
oraz że będzie nam dana każda prawda na czas niezbędny dla nas temat, jaki upodoba się Panu nam objawić. On bowiem obiecał, albowiem nasyceni będą. No my może chcielibyśmy wiedzieć więcej, aniżeli Pan przeznaczył na dany czas, ale cieszmy się tym, co otrzymujemy i trwajmy w tej wierze. Boża dobroć i łaska. Cała droga chrześcijanina jest spowita dobrocią i łaską. Bez nich nasze wysiłki w dążeniu do Królestwa byłyby daremne. Trzeba nam mocno zaufać Bogu i Chrystusowi. Są oni tak pewnymi przyjaciółmi, że żadne trudności nie będą nam straszne. Bardzo ważną rzeczą jest to, by codziennie umieć rozpoznawać dobroć i łaskę Bożą. Bez takiej pewności nasze serce nie będzie skłonne do dziękczynienia. Czasami może się zdarzyć, że nie rozpoznajemy Bożej łaski. Zwykle ma to miejsce wtedy, gdy przychodzą trudne doświadczenia. Lecz pamiętajmy wówczas, że nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Na różnym poziomie, w różnym czasie. Dzisiejszy tekst został zaczerpnięty, apostoł Paweł to uczynił, z psalmu 118, wiersz 6. Pan jest ze mną, nie lękam się, cóż może mi uczynić człowiek? I takich cytatów wiele znajdujemy w psalmach. Dawid wiele przeżywał jako król. Nie miał łatwego i słodkiego życia. I stąd, tak jak zwykle z innymi poetami, bywa niezwykła wartość tych myśli. Znamy też słowa z Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, 26 do 8. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat. No jeszcze to omdlewanie pewnie się wzmoże, gdy kolejny spazm ucisku ich doświadczy. I rada dla ludzi wierzących, a gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Ktoś mógłby pomyśleć, że dziwnie brzmi ten werset, ale tu nasz Pan nie ukrył żadnej radości w postaci radowania się z czyichś nawet przykrych doświadczeń. Ale mamy radować się z wypełniających się proroctw i czasu, w którym żyjemy. Skoro tak długo wyczekiwaliśmy, no pewnie to nas zaskakuje jak najbardziej. Jak wspomniałem, to jest Boży plan i Boża realizacja, nieludzka, więc cierpliwie czekajmy na kolejne wydarzenia. I nieraz mówimy, że kolejny rok, na początku czy na końcu roku, przybliżył nas do Królestwa Bożego. Tym bardziej te wydarzenia, które dzieją się, na pewno to nam przybliżają. I jeszcze jeden z moich też ulubionych wersetów z Habakuka 2:3. Bo wszystko, co tu teraz widzisz, Pan mówi do proroka, stanie się w wyznaczonym czasie. Ku końcowi wszystko nieuchronnie zmierza. Jeśli się coś trochę opóźnia, czekaj na to cierpliwie, bo przyjdzie na pewno, zdarzy się niechybnie. Tak więc podtrzymuje Pan proroka, a przez niego nas wszystkich, że to, co zostało zapowiedziane, jest tak i amen. Świat, nawet chrześcijański, ma swoje strachy z braku poznania prawdy, gdyż ich umysł nie jest wolny, wyswobodzony od tego rodzaju dolegliwości. Niech Pan w dalszym ciągu wspiera swój lud, co też zawsze czynił, a my czekajmy cierpliwie w prawdzie i z wiarą na ten złoty i błogosławiony wiek, który położy kres wszelkim trudnościom, kłopotom, i rozpocznie nową lekcję w naszym życiu. A ja tę swoją lekcję zakończę właśnie takim akcentem.